czwarty. Sprawozdanie uchwały zarządu i projektu uchwały. Projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa pani Iwonie Paszlickiej-Longa, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 ulica Zakątek-Wałbrzycha. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Piątek Robocza wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa pani Iwonie Paszlickiej-Longa, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 ulica Zakątek-Wałbrzycha w Krakowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Pani dyrektor Iwona Paszlicka-Longa w 2012 roku przeprowadziła szkołę z ulicy, tutaj jest literówka, z ulicy Senatorskiej do budynku przy ulicy Zakątek 2. Przez ten okres działalności w dzielnicy Piątek Robocza dała się poznać jako osoba bardzo aktywna i wyraźnie działająca na rzecz swoich podopiecznych. Pani Paszlicka-Longa jest inicjatorką wielu projektów edukacyjnych, takich jak utworzenie pierwszego w Polsce gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, zdobycie certyfikatu szkoły promującej zdrowie, certyfikatu szkoły promującej bezpieczeństwo, koordynuje pracę nauczycieli w realizacji projektów Trzymaj Forma, Szkoła Myślenia Zdrowi i Bezpiecznie i wiele innych. Pani dyrektor jest autorką specjalistycznego programu adaptacyjnego Pierwsze Kroki, przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, podejmującym naukę w szkole podstawowej. Opracowała i wdrożyła indywidualną kartę oceny i samooceny zachowania ucznia w gimnazjum. A w roku 2000 została wpisana na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Tutaj w tym uzasadnieniu jest zaledwie kilka osiągnięć pani dyrektor. Gdyby wyczytywać je wszystkie, to pewnie nasza sesja trwałaby bardzo długo. Tak więc zdaniem zarządu przyznanie takiej nagrody pani Iwony Paszyńskiej Lądze, nie tak to się powinno zmienić, ale... może się nie odmieniło. No właśnie, więc mieliśmy tą wątpliwość co do tego, więc dlatego zapisane zostało w taki sposób. Tak więc taka jest proponowana taki projekt uchwały. Ja proponuję, żeby te literówki poprawić. Tutaj po pierwsze za szkołę A trzeba skreślić, po zakątek 2 od dużej litery przez ten okres i na dole trzeci wiersz od dołu po umysłowym przecinek i podejmujących naukę. Dlatego, bo to tak jest trochę nieszczęśliwie napisane, przeznaczonego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym podejmującym nagrodę. Naukę, przepraszam. To tak wygląda, jakby upośledzenie podejmowało naukę. A nie dzieci. No. Dziękuję za naszłe. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami uchwała została przyjęta.